Będą się Państwo kojarzyły z jakimiś miłymi czy sentymentalnymi chwilami. Styl, szar, szyk, trębas zdobywamy w mig. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wzdychacie godzinami. Ech, uch, och, ach, suki w Paryżu, w Rzymie i Madrycie na wyrywki. Skinęłam głową i tak bardzo szybkim cię. Sen zakłóci. Maleńka tęsknota i nie ma nocy, nie ma... I teraz przypomnimy piosenkę, którą napisali przed wojną, ale była właściwie szlagierem i przez cały okres okupacji i po wojnie. Na pewno goręcej niż ty, ale ciebie nie oddam nikomu. Choćbyś prosił i groził, przeklinał, będę nocą pilnować cię w domu. Mieściło się na pierwszym piętrze, miało salę na 1100 miejsc. Chciałem Państwu powiedzieć, że wtedy nie śpiewało się na mikrofon, więc jaka musiała być akustyka w salach? Przypomnimy teraz Państwu piosenkę, którą śpiewali w Perskim Oku Zula Pogorzelska i Eugeniusz. A on cichutko odpowiada w to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Autentyczny romans rosyjski i właśnie piosenkę taką. Przerażona szukałam schronienia, zastukałam więc do pierwszych drzwi. Więc mówi do pana, który zadzwonił, mówi, no to musimy się spotkać, żeby omówić warunki. No to gdzie się spotkamy? Wie pan, nasza giełda aktorka jest w Polonii, to umówmy się w Polonii. O czym marzy dziewczyna?
zaczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy sponka zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, ze snu nie zapnęcie wzbudzę je tajemnym ni słowem, ni trunkiem. I gdzie każesz, pomuszę tak, bo wiem, że coś zrobiła. Przed wojną sprzedawano na ulicach zbiorki z tekstami piosenek. I Jurandot, przechodząc, kupił taki zbiorek. Dobranoc, dobranoc, rzecz to czeka was. Dobranoc, dobranoc, położyć się już czas.